Dzisiaj porozmawiamy sobie o zbiorze ćwiczeń, które są pomijane przez zdecydowaną większość bywalców siłowni. Czy to z braku zrozumienia i wiedzy, czy też z podejścia na zasadzie a na co mi to, to tylko dla sportowców. A absolutnie każdy zyskałby na tym, jeśli włączył tylko kilka ćwiczeń do swojego planu treningowego. O czym tu mowa? Oczywiście o plyometrii. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy proste ćwiczenia, które pozwolą Wam rozpocząć swoją przygodę z tymi wspaniałymi ruchami. Yo, witam Was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy miniserię o plyometrii, w której to będę pokazywał Wam fajne ćwiczonka, które będziecie mogli włączyć do swoich planów treningowych. Korzyści płynące z plyometrii omówiłem w innym odcinku, dlatego też nie chcę się za bardzo powtarzać. Link do niego oczywiście umieszczam pod koniec tego materiału. Trening kształtuje pewne funkcje naszego ciała. Jeśli trenujecie w statyczny sposób, izolowany sposób, no to fakt, będziecie bardziej spompowani, ale też będziecie bardziej upośledzeni ruchowo. Oczywiście to wszystko później w dłuższym terminie przełoży się na jakość waszego ruchu, a to na kontuzje czy też permanentne bóle w niektórych odcinkach w waszym ciele. Jeśli nigdy wcześniej nie trenowaliście w dynamiczny sposób, no to nic dziwnego, że wasze tkanki nie będą zbudowane do dynamicznego treningu. Dlatego nie ma co na początku zmieniać wszystkiego w diametralny sposób. Po prostu trzeba włączyć kilka ćwiczeń, które już zaczną powolutku dawać bodziec do przebudowy w waszym ciele, do tego, żeby to ciało stało się dużo bardziej sprężyste, elastyczne, a co za tym idzie, pracowało w zdecydowanie lepszy sposób. Pierwsze ćwiczenie to będzie skakanie na skakańca. Jest to bardzo niedoceniane ćwiczenie, które nie dość, że może świetnie sprawdzić się jako rozgrzewka. Ja często, jak na przykład nie mam ochoty na trening, no to sobie myślę, dobra, pójdę tylko poskakać na skakance i zobaczymy, co będzie dalej. I skaczę tam na przykład przez te 5 minut, nagle rozgrzewam się, ciało zaczyna pracować i nagle mówię, dobra, zrobię ten trening, także to jest świetna przedtreningówka. Dodatkowo fajny sposób naprawdę uczy nas koordynacji ruchowej, uczy też nasze ciało właśnie tej elastyczności, gdyż w końcu tutaj zaczniemy wykorzystywać staw skokowy, łydkę, która jest tak na dobrą sprawę jedną wielką sprężyną. Świetne cardio, możecie to zabrać ze sobą wszędzie, czyli same plusy można powiedzieć. Dobra, to przechodzimy do tego, jak to ćwiczenie powinno wyglądać. Jednym z niewątpliwych plusów skakania na skakance jest to, że stopa w końcu będzie mogła zacząć pracować w fajny sposób, dlatego szkoda tracić ten aspekt. A skakanie na boso, no trochę nie wchodzi w grę, każdy kto oberwał skakanką po palcach to wie, o co chodzi, dlatego minimalistyczne buty sprawdzą się tutaj do tego celu w idealny sposób. No i teraz tak, kilka aspektów technicznych, na które warto zwrócić uwagę. Na początku zacznijcie skakać obunóż. To jest ważne, żeby zacząć od tego. Tak jak powiedziałem, jak nigdy wcześniej nie skakaliście, to musicie troszeczkę zacząć przyzwyczajać staw skokowy, łydkę do takiej dynamicznej, elastycznej pracy. Tak jak widzicie, nie macham całymi rękami, tylko staram się kręcić nadgarstkami. Cały ruch staracie się właśnie przenieść do nadgarstku. Jaki jest jeszcze bardzo częsty błąd? Że zaczynacie robić coś takiego jak takie dziewczynki z trzeciej podstawówki. Pamiętajcie, że te wszystkie ćwiczenia mają na celu wprowadzić tą elastyczność do waszego ciała i żeby wasze ciało zaczęło zachowywać się jak sprężyna. Ok? Czyli staramy się wytwarzać takie lekkie zgięcia w kolanach, w stawach skokowych, lekkie w biodrach. Nic takiego, co by właśnie wyglądało tak, że pięty do pośladków, tak? Czyli popatrzcie jeszcze raz. Wszystko elastyczny, leciutki podskok. Jeśli skakanie na obunóż będzie dla Was ok, to przechodzimy do przeskakiwania z jednej nogi na drugą. Ok? I na razie na tym sobie zakończymy. Kolejne wariacje, troszkę trudniejsze skakania na skakance, będę omawiał w kolejnych odcinkach, także nie zapomnijcie kliknąć guziczka subskrybuj na dole. Zanim przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, chciałbym Was serdecznie zaprosić na mini warsztaty, które już odbędą się 30 lipca we Wrocławiu. Będą one w całości poświęcone wzorcu martwego ciągu, czyli hip hinge'a, ale w takim bardziej kontekście funkcjonalnym. Koszt to jest tylko 99 zł i wszystkie informacje, także link do wydarzenia umieszczam w opisie. A my lecimy z kolejnym ćwiczeniem, które, by the way, będzie też opierać się na hip hinge'u.
Drugie ćwiczenie będzie miało za zadanie przygotować wasz cały układ do tego, żebyście mogli w późniejszym etapie móc w bezpieczny i bezproblemowy sposób skakać na skrzynkę, gdyż box jumpy są takim jednym jakby z podstawowych ćwiczeń treningu dynamicznego. Stajemy tak, jakbyście chcieli właśnie wyskoczyć do góry, ok? Czyli można troszeczkę szerzej niż szerokość bioder, stopy raczej równolegle i teraz popatrzcie. Wspinamy się na palce, jednocześnie podnosząc ręce do góry. Ok, chwilę wytrzymajcie i odłóżcie pięty na miejsce, na podłogę, ok? Jeszcze raz. Do góry. Cyk. Jeśli to wychodzi wam bez problemu, nie macie żadnych bólów w jakichkolwiek miejscach w waszych kończynach dolnych, no to w takim razie przechodzimy do wersji właściwej, czyli tu. I teraz z tego punktu spadamy na ziemię. Cam. Jeszcze raz. Wchodzimy do góry na palce. Ręce do tyłu, spadamy na ziemię na Adama Małysza, jeśli ktokolwiek jeszcze pamięta tego zawodnika. Dobra, popatrzcie. Z tego punktu jakby naciągamy sprężynę i zgarniamy na siebie energię, którą następnie będziecie mogli oddać do kolejnego skoku. Po to jest to ćwiczenie. Teraz popatrzcie. Jak spadacie w dół, to nie chciałbym, żeby z waszymi kolanami zrobiło się coś takiego, tak? Czyli to jest ćwiczenie też na stabilizację stawu kolanowego, czyli cym. Spadamy w dół i staramy się utrzymywać kolano w nieruchomy sposób, mniej więcej w linii z waszymi stopami. Tak jak powiedziałem, tutaj będziemy wchodzić w hinge'a, czyli przekazywać obciążenie na mięśnie pośladkowe, na tylną taśmę. Dlatego przyda się umiejętność jakby idealnego wykonania tego wzorca ruchowego właśnie w dynamiczny sposób. Czyli jeszcze raz pokazuję. Ręce do góry i teraz w zwolnionym tempie. Ręce lecą do tyłu, ja spadam na nogi, na stopy. Kolano stabilne, jestem w hinge'u bez jakichś takich krzywusów na kręgosłupie. To będzie ćwiczenie numer 2. Pod koniec powiem, jaka objętość, ile powtórzeń, ile serii możecie takiego ćwiczonka sobie zrobić. Jeśli chodzi o górę ciała, to w takim normalnym, codziennym użytkowaniu nie jest ona aż tak bardzo wykorzystywana, jeśli chodzi o plyometry, jak dół ciała, który jest wykorzystywany tak na dobrą sprawę przy każdym kroku, który wykonuje się, no to nie powinniśmy też jej zaniedbywać i zrobimy sobie dzisiaj pierwsze podstawowe ćwiczenie plyometryczne na górę, a mianowicie plyo push-ups, które będą świetnym dopełnieniem treningu na górę ciała. Wyglądają one w ten sposób, na pewno każdy gdzieś tam widział tego typu pompki. Chodzi w nich o to, żeby znowu zgarnąć na siebie energię elastyczną, oddać ją dynamicznie w kolejnym ruchu i przyjąć znowu tą energię w kolejnym powtórzeniu. Jest to świetne ćwiczenie do tego, żeby właśnie wzbogacić trening góry ciała o takie dynamiczne faski. Pompka, w skrócie. Ustawiamy się najlepiej na jakiejś skrzynce. Ja tutaj mam skrzyneczkę od MOWO. Oczywiście na wszystkie produkty z asortymentu MOWO macie 10% zniżki z kodem AD10 i link do tej skrzynki umieszczę w opisie, gdybyście chcieli w taką skrzyneczkę się zaopatrzyć. Bardzo fajna sprawa do domowej siłowni. Prosta linia przebiegająca przez całe wasze ciało, bez żadnych tutaj skrzywień czy przeprostów, to jest bardzo ważne. I ta prosta linia powinna być zachowana w skali całego ruchu. Jak schodzicie w dół, no to pomyślcie sobie, że najlepiej rozprowadzić łokcie pod kątem takim 45 do 60 stopni, gdyż to zabezpieczy wasz staw ramienny przed jakimiś kontuzjami. Często widzę, że ludzie robią pompki w ten sposób, jeszcze wywalają do przodu barki. To nie jest fajna rzecz, zwłaszcza kiedy dorzucamy trening dynamiczny do tego wszystkiego. Także tutaj forma powinna zostać zachowana, nienaganna. Teraz popatrzcie, z tego punktu waszym zadaniem jest wyjść jak najszybciej. Odepchnąć, jakbyście chcieli kogoś odepchnąć. Najlepiej wyprostować w ten sposób cyn, ręce i przygotować na kolejny ruch. Czyli znowu spadamy, rozciągamy mięsień i ten mięsień przez to, że się rozciąga, ma potencjał do tego, żeby oddać wam energię w kolejnym ruchu. To są takie różne fizjologiczne, nerwowo-mięśniowe faski, czyli odruch na rozciąganie tutaj wywołujemy i ten odruch na rozciąganie pozwoli wam wykonać ten dynamiczny ruch. Dobra, przejdźmy do tego, jak umiejscowić to w treningu. Oczywiście, tak jak wam powiedziałem na początku, jeśli trenujecie jakimś planem, nic nie musicie zmieniać. Tego typu rzeczy są tylko dodatkiem do waszego treningu. I teraz skakanka. Świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Na początku treningu możecie wykonać go kilka minut, nastawiacie stoper i po prostu sobie skaczecie
oczywiście słuchając fajnej muzyczki. Możecie też wykorzystać ją, tak jak ja to zrobię, w jakichś trisetach, czyli jest skakanka, później jest jakieś ćwiczenie rozgrzewkowe na górę, jakieś ćwiczenie rozgrzewkowe na brzuch i znowu minuta skakanki. Jeśli chodzi o to ćwiczenie przygotowujące Was do skoków, to najlepiej wykonać na początku treningu i możecie oczywiście połączyć to z plyo push-ups, czyli zrobić taką pierwszą serię na dynamikę mięśniową. Ćwiczenia dynamiczne raczej powinniśmy wykonywać na początku treningu, kiedy nasz układ nerwowy jest jeszcze świeży, gdyż te ćwiczenia bardzo mocno ten właśnie układ angażują. Czyli wykonujemy 10 tych skoczków i 10 plyo push-ups i to mamy na przykład w 3-4 seriach na początku treningu. I tego typu ćwiczenia zaczną już powolutku przebudowywać Wasze ciało do tego, żeby było bardziej dynamiczne, a co za tym idzie lepiej poruszające się i zdrowe. Przypominam o warsztatach z martwego ciągu, które odbędą się 30 lipca we Wrocławiu. Linki wszystkie umieszczę w opisie. Nie zapomnijcie kliknąć guzika subskrybuj, a także zostawić jakiegokolwiek komentarza dla algorytmów. Z mojej strony to na dzisiaj tyle i widzimy się w kolejnym materiale o plyometrii.